Części Brenda Valenta, gdzie wbijam sobie 15 poziom. Po ostatnim odcinku bym się skaszowała, więc jesteśmy w tym samym miejscu. Idziemy sobie dalej. Zniszczyliśmy tą badolotkę, jeżeli chyba nie będzie. Nawet nie wiem co. W sumie to niepotrzebne. Chyba mi niepotrzebne. Mam nadzieję, że to będzie już ostatni odcinek. Gra jest dostępna na stronie www.dobry.pl i na Gamehagu. Oba te linki w opisie, także serdecznie zapraszam. No to idziemy dalej. Chcę sobie jakoś płotki kupić w tym mieście, jak już tam byłem. No pyk, pyk. Nie wiadomo, kogo pierwszego bić. Dobra. Pomocniczo mistrza leczenia. Waga poziomu 15. No cóż. Kanał enklawy protektora. Nie wiem, czy uda mi się to przejść. Jakaś cutscenka. To jest ta dorodka. No bo ona sama ich zabija. Z tego co widzę. Ale też będę bić. Ale za daleko. Niebieskie cięcie. Level już tych postaci przeciwników moich, pospieszmy się. Biegniemy dalej przed siebie. Bijemy z tym księciem. No chłopca mam, no co ja mam zrobić? Nikt nie przyjdzie. Tu nikogo nie ma, dobra, powrót. Trudno, polecimy jeszcze raz. Jesteśmy na tej samej planszy, tylko troszkę wcześniej. Muszę się zasilić w potki. Tylko to tutaj i tak nie mogę kupić. To nie będę z nimi walczyć. Pójdę od razu przed siebie.
ale gdzie mam iść? Tutaj chyba. Zgoda, okej. Okay. Idźmy za nim. Na wieżę opoki, pomóż dorodce. Odbierz nagrodę. Wróć do Szyrena Kloksa. Możemy HP odzyskać. Troszkę to zajmie, żeby tam wrócić. O, troszkę. Musimy przebiegnąć. Dajmy 7. Koń się pojawił w dymie. Ciekawe. Jest zadanie ukończone. Wracamy do Szyrzanta Knoxa. Już znajoma droga. Ciężkie czasy ukończone. Tak jest, 15 poziom. Ok, no możemy jeszcze sobie wziąć tego. Ok, mamy 15 poziom i o to nam chodziło w tej grze. Mamy tutaj 8 minutę, no to dobra, no to na tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Jeszcze sobie potem najwyżej nagamy odcinek na Game Hubu, no chyba, że już będę miał to osiągnięte, bo jestem na 15 poziomie, a tu mam jakby L. Już mam trochę tego pojadanego, ale mam nadzieję, że już mam to zrobione na GameHubu, żeby nie musiał jeszcze raz to grać. Ale jak coś, to sobie zostawimy jeszcze tą grę na komputerze i zobaczymy, jaka będzie tamto ostatnie zadanie na GameHubu. A że tutaj mamy 15 poziom, no to w tym momencie sobie możemy zakończyć naszą serię z gry Neverwinter. Grało mi się dobrze, nawet dość fajnie. Przede wszystkim droga nas prowadziła tymi punktami, było widać, gdzie mamy iść, była mapa, także nie było jakoś to skomplikowane, czego szukać. Tu na tych obszarach, no to może był tam leciutki problem, ale to się dało też spokojnie obejść, no bo wystarczyło tylko pochodzić sobie wokół tego obszaru. No i to by było chyba na tyle w tej grze. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy wam też się fajnie w tą grę grało, jakieś plusy, minusy może. Jak coś, nie będę dalej grał, nie będę ekspił w tą grę, no bo jakby po co? To była taka seria za punktowe. Zobaczmy jeszcze sobie, ile jest punktów za to zadanie. Bym sobie wyszedł na do góry. Pamiętam nawet, ile było punktów. A za to zadanie jest 150 punktów za ten 15 poziom.
Za to drugie zadanie za 10 był 70 punktów, no i za to 50, łącznie 270 punktów. O, tak sobie, no, ani nie mało. No, mogło być więcej w sumie, no ale cóż. Także ja Wam dziękuję za tą serię i widzimy się w kolejnych grach. Pa, pa.